Moim rozmówcą jest Tomasz Borkowy, aktor, a prywatnie również kolekcjoner zegarków. Dzień dobry. No właśnie, zegarki. Zegarki to jest moja pasja. Znaczy, teatr jest moim życiem, film jest moją miłością, a zegarki są moją pasją. Można mieć parę pasji i parę miłości. No, wie pan, zegarki to jest taka rzecz, która jest bliska sztuce. Bo każdy z zegarków mechanicznych to jest jakiś wytwór sztuki. I dlatego na przykład ja zbieram zegarki kieszonkowe. I zorientowałem się, że bardzo wiele wspaniałych zegarków kieszonkowych straciło swoje koperty, złote czy srebrne, poszły na przetop. I te wspaniałe mechanizmy, dzieła sztuki zostały. W związku z tym zacząłem się interesować, co w Polsce jest nazywane pasówkami. I zacząłem je robić po prostu. To znaczy szukać ludzi, którzy są w stanie zrobić i uratować te wspaniałe dzieła sztuki. A poza tym, no, zegarki to jest dla mężczyzny, to jest jedyna rzecz, którą jesteśmy w stanie tak bez... Jedyna biżuteria. Ja noszę zawsze dwa, jeden tu, drugi tu. I to jest dziwne, bo przyjeżdżając tutaj z Edynburga, wziąłem dwa zegarki, które najbardziej lubię. To jest Omega, którą mamy tutaj, i to jest Longines, który mamy tu. W związku z tym, no, problem jest w Polsce taki, że jest coraz mniej zegarmistrzów. I ja uważam, że no, najwyższy czas, żebyśmy w Polsce stworzyli szkołę zegarmistrzowską. Dlatego, że zegarki mechaniczne będą ciągle w użyciu. I będą coraz bardziej w użyciu. Zegarki elektroniczne są wspaniałe. Longines zrobił wspaniały nowy zegarek elektroniczny, ale Omega na przykład zrobiła najwspanialszy zegarek mechaniczny, jaki można sobie w tej chwili wyobrazić na tym poziomie cenowym, bo oczywiście nie mówimy o opadku, który robi nieprawdopodobne rzeczy. A za granicą? Pan na co dzień w Szkocji mieszka, tak? Tak, mieszkam od 36 lat w Wielkiej Brytanii, od 30 w Szkocji i przez 27 lat byłem jednym z dyrektorów Edinburgh Festival Fringe. To znaczy prowadziłem swoje własne teatry festiwalowe. Sprowadzałem bardzo dużo polskich teatrów. W tym roku był u mnie Polski Teatr Biuro Podróży, który od 23 lat jeździ po świecie tylko dlatego, że przyjechał 23 lata temu do Edynburga. Jeździ i robi wspaniałe rzeczy na zewnątrz. Zdarza się panu jeszcze grywać? Dawno temu nie stałem na scenie, chociaż zdaje się, że wreszcie koledzy namówią mnie, żebym wrócił na scenę. Ciągnie. Najprawdopodobniej ciągnie. Najprawdopodobniej będzie to po angielsku rzecz i to jest, będzie sztuka Sławomira Mrożka, Kontrakt. Ale no, czekam na finanse. Co do właśnie szkockiej szkoły zegarmistrzostwa, czy jesteś zaznajomiony z jej, jak ona wygląda, czy jest duża? W Szkocji nie ma szkoły zegarmistrzowskiej. W Wielkiej Brytanii jest kilka ich i dosyć dużo kursów zegarmistrzowskich, które są prowadzone przez znakomitych zegarmistrzów, ale również wielkie firmy, tak jak Omega, tak jak Longines, one tworzą albo kursy specjalnie dla swoich zegarków, albo dla publiczności. To znaczy, gdybym był o 10 lat młodszy, może 15, to bym na taki kurs na pewno poszedł. A pamięta pan swój pierwszy zegarek, ten, od którego się zaczęło? Mój pierwszy zegarek w życiu,
bardziej ten taki pierwszy do kolekcjonowania już stricte? Pierwszy do kolekcjonowania to był, zdaje się, to była Omega. To była ta Omega, którą dostałem od mojego stryja, który był najpierw w Wehrmachcie, a później w armii Nandersa. I on mi dał ten zegarek. I od tego momentu zacząłem interesować się starymi zegarkami. I teraz mam ich kilkanaście. I to są różne typy zegarków? Głównie to są kieszonkowe, ale od czasu do czasu, jeżeli znajdę coś bardzo interesującego, na przykład na moje 60. urodziny postanowiłem kupić sobie zegarek z 52. roku. I znalazłem przepięknego złotego Londynina, który, jak moja żona zobaczyła, powiedziała: ja go chcę. I od tego momentu ona go nosi.